Cześć, z tej strony Monika. Witam Was w urodzinowym vlogu, bo dziś są moje urodziny. Mamy początek czerwca, także urodzinowy vlog. Mogłabym w zasadzie urodziny spędzić tak, żebym sobie wzięła jakiś dzień wolnego czy coś, ale jest początek miesiąca i będę miała wtedy strasznie dużo roboty. Tutaj właśnie się bawię jednym z moich prezentów urodzinowych, czyli z gimbalem. Także słuchajcie, nie torebka, nie buty, tylko gimbal. Takie życie. Jeszcze mogę Wam pokazać, co dzisiaj miałam na sobie w pracy. Moje okulary Ray-Bana. Ja je mam w aucie i super mi się sprawdzają, także cały czas ich używam. I do tego cała sylwetka. Mam na sobie body wcętki z Reserved chyba. Spodnie kuloty z Zary i buty z Lacoste. Także nadal się świetnie sprawdzają, są ze mną już od wielu lat. Jeśli jesteście ciekawe, jakie mam buty w swojej kolekcji, to Was zapraszam na mój film. I standardowo moja torebka Sabriny Pilewicz. Tutaj jak widzicie, nawet zrobiłam sobie centkowany uchwyt. Dzisiaj będę nagrywać, także słuchajcie, zabieram się do ogarniania salonu, bo jestem nieprzygotowana dziś na nagrywanie, a jest tego trochę. Tu są moje lawendy. Będę je niebawem wsadzać. Mam nadzieję, że się będą dobrze trzymały. Jak widzicie, jakaś opona. Totalny grajdołek. I nasze kamienie. Także to są kamienie, które będziemy gdzieś tam wstawiać. Myślę, że będą bardzo fajnie wyglądały. A to moje ostatnie prace ogródkowe. Jak widzicie, coś tam już jest wsadzone. Coraz więcej. Ale trzeba będzie podlewać, bo słuchajcie, zrobiło się bardzo, bardzo ciepło. Nie ma deszczu. Macierzankę tam sobie zasadziłam. Mojemu tacie rośnie na skalniaku i świetnie wygląda. Berberysy tak przesadziłam sobie różnymi kolorami. A wzdłuż ogrodzenia po całej długości mamy jałowce skalne Blue Arrow. Myślę, że na naszych ziemiach się fajnie przyjmą. Tu sobie powsadzałam trochę roślinek, ale nie chciało mi się likwidować trawy. I przerasta mi, także będę musiała tą korę jednak cofnąć i jakoś to wszystko ogarnąć. A tu sobie wsadziłam kostrzewy do donicy. Mam nadzieję, że fajnie to będzie wyglądało i że przeżyją. Mam zwykłą kostrzewę i kostrzewę siną. A na domu o, taka roślinka, czyli kurczę, jak się to nazywała? Nie pamiętam, jak się nazywa ta roślinka, słuchajcie, dziura w pamięci, ale jest piękna i na razie rośnie, pomimo tego, że nie powinna być tak ostro w słońcu, to jednak daje radę, może dlatego, że mamy maj, a w zasadzie dopiero czerwiec, więc jeszcze nie ma tak mocnego słońca. Także wychodzi z tego, że jestem spod bliźniąt. Także nie wiem, czy Was interesuje astrologia, czy w ogóle zwracacie na to uwagę, na znaki zodiaku. Ja szczerze mówiąc nie bardzo, ale sprawdzałam sobie ostatnio takie, wiecie, cechy bliźniąt i tak dalej i się okazuje, że dużo rzeczy się jednak zgadza. Także może faktycznie coś w tym jest i tak się zaczęłam przyglądać tym koleżankom, kolegom, którzy też są spod znaku bliźniąt, bo mamy takich znajomych całkiem sporo, jak się okazuje, to rzeczywiście przejawiają takie wspólne cechy. Także widocznie coś jednak w tych miesiącach jest, coś się tam kryje, ale żebym jakoś specjalnie na to zwracała uwagę, czy coś w tym stylu, to niekoniecznie. Z czystej po prostu ciekawości piszcie mi, czy interesuje Was astrologia, czy w ogóle zwracacie uwagę na znaki zodiaku, bo niektórzy bardzo na to patrzą, a ja to tak średnio. To może od razu Wam pokażę, co sobie kupiłam na urodziny, bo poza gimbalem jest jeszcze jedna rzecz, czyli pasek. To jest Versace Jeans Couture. Kupiłam go na jakiejś wyprzedaży, ale słuchajcie, były te wszystkie paski na mnie za duże, bo były 80, ja potrzebuję 70 i zaniosłam go do kaletnika, żeby mi go zwędził na 70. Właśnie zapiąć nie mogę. O! Ale pasek jest taki, idealnie pasuje do talii. Tutaj macie więcej dziurek, więc jeżeli załóżmy przytyję czy coś, to będę mogła sobie skorzystać z tych dziurek dalej, ale już został na tyle skrócony, że do spodniego już nie wsadzę. O.
Także tak to wygląda, ale pasek bardzo fajny, biały był jeszcze z jakimś kolorem. Mogę Wam dać linka do tych pasków, bo chyba są wyprzedane. Porządny, dwustronny. Ja go sama próbowałam skrócić, bo niektóre paski można. Mają tutaj z tyłu takie coś, co można odkręcić i wyciągacie i sobie po prostu ucinacie i robicie dziurkę tym zestawem karetniczym, który ja mam. I zrobiłam to za pierwszym razem, ale skróciłam go za mało, a potem ta dziurka się jakoś rozjechała. I nie dało się już tego odkręcić i kaletnik mi po prostu wymienił ten element na nowy. Z przodu już wygląda tak, jak powinien. Także jeżeli macie paski z czymś takim, mniej plus minus, to znaczy, że możecie je po prostu spróbować nawet skrócić same. Są gdzieś tam w internecie różne tutoriale, jak to robić. Wtedy jest po prostu łatwiej, a mnie naszło na taki, wiecie, biały pasek. Ja uwielbiam dodatki, także pasek to jest coś dla mnie super. Chwila przerwy w nagrywaniu, widzicie ten śmietnik z tyłu, bo musiałam po prostu wszystko przerobić. Kupiłam sobie takie o Lay's Oven Baked o smaku kurek ze śmietaną. Bardzo mi smakują. Staram się dbać o dietę, ale słuchajcie, nie odmawiam sobie wszystkiego, bo to nie na tym polega. Chcę umrzeć z uśmiechem na twarzy. Wolę tak niż żyć, że tak powiem, w ograniczeniach. Idzie z wrażliwością. Pyszne. Polecam Wam. Jest cała masa smaków, także możecie sobie znaleźć je na przykład w Kauflandzie. Bajzel do ogarnięcia. Na zewnątrz już coraz lepiej. Jestem lekko przeziębiona, bo wiecie co? Dzieci miały urodziny w sobotę. Także miałam dużo pracy, dużo napiekłam się ciast. Wiecie, przygotowaliśmy grilla i w ogóle. Na szczęście była ładna pogoda. I o godzinie 20 nikt nie chciał iść do domu. Wszyscy chcieli zostać na zewnątrz. No i zostaliśmy na zewnątrz. I teraz no. Troszeczkę nas przeziębiło, ale już nam przechodzi. Czujemy się wszyscy lepiej, więc spoko. I jeżeli chodzi o moją dietę i odstępstwa od słodyczy, no to słuchajcie, upiekłam takie dobre ciasta, które lubię najbardziej. Zresztą są to też ciasta, które najbardziej lubią moi goście, bo to są nasi przyjaciele, nasi znajomi, którzy często u nas bywają. No i co? No i nie zjesz? No zjesz, a jak zostało, to też zjesz. No bo trzeba zjeść, nie wyrzucimy czegoś dobrego, prawda? A nie wszystko się da mrozić. Grill też wyszedł bardzo smaczny, także... No, ale co tam, słuchajcie, ja to wychodzę z tego założenia, że jak raz za czas się więcej zje, to się nikomu krzywda nie stanie. Jeżeli jesteście ciekawe, jak schudłam 4 kilo w miesiąc, to zapraszam Was na mój film, to się dowiecie. I robię teraz tak, że jeżeli właśnie zjem za dużo, sprawdzam swoją wagę, załóżmy, o, widzę, że przybyło, no to wtedy sobie stosuję taką dietę przez parę dni i patrzę, czy waga spadła. Jeżeli spadła, to ok i żyjemy sobie dalej. Także nic się nie przejmuję, wybieram się też na wakacje. Nie planuję na tych wakacjach liczyć kalorii, zastanawiać się, czy schudłam, czy zgrubłam i tak dalej. Tylko będę po prostu wolna i szczęśliwa, czego i Wam życzę. Bo myślę, że nie ma co, słuchajcie, aż takiej wagi przykładać do tego, ile ważymy, czy jak wyglądamy. Bylebyśmy były szczęśliwe i się dobrze czuły same ze sobą. I to myślę, że jest najważniejsze. Czekam, słuchajcie, też na paczkę z Answer. Jestem zadziwiona, bo zamówiłam 18 maja, a dzisiaj jest 1 czerwca i nadal paczki nie ma. Także mają jakieś opóźnienie, dali mi tam chyba 10 czy 20% rabatu z powodu opóźnienia, ale szczerze mówiąc, to już mi się odechciało tych rzeczy, które są w paczce, więc raczej będzie zwrot, ale jakoś się nie da kliknąć anulowania zamówienia, co mnie nieco martwi. Piszcie, jakie Wy macie z Answer.com doświadczenia, czy u Was też tak paczki dochodzą, czy tylko kurier jedzie do mnie przez Chiny. Nie wiem, może mieszkam na drugim końcu świata i ja po prostu sobie z tego sprawy nie zdaję i dlatego tak się dzieje. Także niestety, a wakacje coraz bliżej i chciałam po prostu zaopatrzyć rodzinkę, zaopatrzyć siebie i jakoś wystartować na te wakacje. Bardzo się też cieszę, że tak miło przyjęłyście te rozdania, które się pojawiły teraz u mnie na kanale. Widzę całą masę osób chętnych do rozdań. Widzę, że też pod filmem z Moremois napisałyście całą masę świetnych marek. Ja tam pozaglądałam, bo nie wszystkie te marki znałam. Przyznam Wam, że te polskie marki jakoś tak bardzo się nie reklamują. Może bardziej właśnie na YouTubie czy na Facebooku, ale tak w galeriach tego nie widać.
I kurczę, naprawdę świetne rzeczy. Także pewnie będą jeszcze jakieś zamówienia. More Muerte mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, ale widziałyście już pewnie ten mój pierwszy filmik z niesponsorowaną recenzją, także tam też byłam z tych ubrań zadowolona. Teraz będę je testować na sobie i mam nadzieję, że kolejne marki, które będą chciały ze mną współpracować, pozwolą mi dzielić się z Wami tymi rzeczami, bo to wygląda tak, że zazwyczaj dostajecie od takiej marki jakieś rzeczy do przetestowania, żebyście je po prostu zostawiły sobie. Ale też chcę się z Wami dzielić. Dostaję czasami tych rzeczy całkiem sporo, więc uważam, że fajnie, żebym mogła Wam oddać przynajmniej jedną. Resztę wiadomo, chcę potestować, bo też chcę mieć zdanie o danej marce i podejmować decyzję, czy dalej z nią współpracować, jeżeli będzie taka możliwość. Dlatego nie wszystko, ale wieloma rzeczami będę się chciała z Wami dzielić i mam nadzieję, że marki będą na to pozwalać, bo tak jak już mówiłam Wam, zdarzały mi się odpowiedzi odmowne. Także niestety, pomimo tego, że rzeczy było na tyle, że sama bym spokojnie potestowała i Wy byście skorzystały, to jednak było nie. Także tak to już bywa. Mam nadzieję, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku, że będziecie ze mną cały czas. Planuję też właśnie więcej takich filmów, jak ten film o odchudzaniu, właśnie z jakimiś takimi moimi sposobami na różne rzeczy, bo widzę, że ten film też się świetnie przyjął. Tak sobie myślałam, że w sumie co ja wiem o odchudzaniu. Jedna z Was tam zapytała się mnie, jaką dietę jej polecam. Napisała, że jest ode mnie sporo starsza. I tak sobie myślę, no kurczę, nie przetestowałam, ale nagle lampka, słuchajcie, lampka się odezwała. Mój tata od dobrych 30 lat jest non-stop na jakiejś diecie. I są to diety związane z jego stanem zdrowia, z tym, że się czuje źle, że się bada i na tych badaniach wychodzi, że jest zdrowy jak ryba, ale on się nadal źle czuje, więc przetestował całą masę różnych diet. Niektóre, słuchajcie, tak dziwne, że ja się zastanawiałam, czy on tą dietę przeżyje. Mówiłam mu naprawdę, tato, nie wchodź w to. No ale tata testował. Także w zasadzie o takich przeróżnych dietach mam dosyć sporą wiedzę. Po tym, jak z nim rozmawiam, on bardzo chętnie na ten temat rozmawia. Mój wujek też się bardzo interesuje zdrowym odżywianiem, zdrowym stylem życia. Mój tata też. Więc na siłę też mnie tego uczą, żebym ja to wdrażała w swojej rodzinie. Więc tak naprawdę wbrew pozorom wiem całkiem sporo, co mnie zaskoczyło i dopiero właśnie ten komentarz mi uświadomił, że jednak jakąś tam wiedzę mam, słuchajcie, może nie jakąś super, ale jakąś tam zwykłą, plus moje przemyślenia, plus moje obserwacje taty przez tyle, tyle lat, przez tyle, tyle diet, słuchajcie, od diety pod tytułem samo mięso i same jajka, po dietę same owoce, po prostu przez wszystko. Także może kiedyś Wam o tym opowiem, jak będziecie chciały o tych dietach i jakie mam generalnie wnioski po latach, jak do tego wszystkiego podchodzić. Jeszcze korzystając z dobrego światła, bo nagrywałam, pokażę Wam moje zakupy z Sinseya. Przyszło uszkodzone pudełko, nawilgnięte, ale na szczęście wszystko jest w porządku. Zamówiłam sobie kilka rzeczy z działu Home. To są poszewki na poduszki. Nie wiem, mam jakąś ochotę na taki styl boho i one są całkiem fajne, słuchajcie, podobają mi się. Także myślę, że będą mi pasować do mojego najnowszego projektu albo na ogród, na taras znaczy. No, fajne, naprawdę fajne. One są chyba z bawełny. Tak, 100% bawełny. Ta jest 100% bawełny, ta jest 70% bawełny. Także super, wiecie, to skład fajny. Zobaczymy, jak się to będzie prało. Tu jest 70% bawełny, też bardzo fajna. Także jeżeli szukacie takich dodatków do domu w stylu boho, to polecam Wam zajrzeć do Sinseya. Wzięłam sobie jeszcze takie podkładki, dlatego że tam, gdzie jemy śniadania, po prostu te podkładki już się strasznie zniszczyły, a te myślę, że będą fajne. One kosztowały 12 zł chyba za dwie, jakoś tak. I jeszcze, oby były całe, słuchajcie, oby były całe miseczki. Ta jest cała.
Takie półprzezroczyste miseczki różowe, były też inne kolory, były też z tego talerze, chyba dwa rozmiary. Także jeżeli Wam się podobają, tutaj widzę 640 ml, bardzo fajne. Ja mam już w domu dwie i zamówiłam sobie dwie kolejne. Już po nagraniach, jeszcze tam jeden film mi został o włosach, ale włosy już mam w pogorszonym stanie, bo słuchajcie, tyle mierzenia i cały dzień z włosami. Muszę jeszcze wszystko tutaj poogarniać. Bajzel jest wszędzie, o. Lampa moja. Może lepiej nie będę Wam pokazywać, co tam się dzieje, bo naprawdę nic dobrego. Cały salon muszę po prostu przemeblowywać za każdym razem, kiedy chcę nagrać jakieś ubrania, żeby to miało sens. Dlatego myślę o tym, żeby się po prostu przenieść. Mam jedno wolne biuro i po prostu tam myślę, że będę nagrywać. Także nagram Wam pewnie całą serię, jak będę tam urządzać ten pokój, bo mam kilka pomysłów na to. Nie będzie to taki, powiedzmy, standardowy pokój, może taki bardziej do nagrywania, bardziej biuro kreatywne. O, w ten sposób. W ten sposób to widzę. Także dzisiaj tego typu vlog. Zapraszam też Was na mój kanał na więcej vlogów. Może mi się uda też coś nagrać z podróży. Fajnie by było. Testuję nowego gimbala, więc pewnie będę nagrywać dużo, ale czy będę publikować, to też, słuchajcie, zależy od tego, jak to wyjdzie. Nie wiem, w którą stronę się patrzeć, więc nie wiem, czy patrzę Wam prosto w oczy, czy nie, gdzie mam spozierać, ale myślę, że tego wszystkiego się można nauczyć. Widzicie, że dziewczyny świetnie nagrywają, mają bardzo fajne vlogi, może się też tego nauczę. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na następne moje filmy. Do zobaczenia, pa!